16:26. A kolektor jeszcze grzeje. I dzień był taki, można powiedzieć, pochmurny. Tam na horyzoncie widać, że cały dzień były takie chmury. No i mamy już praktycznie na zachodzie słońca. Temperatura na kolektorze jeszcze prawie 40 stopni. A więc w tym roku zamierzam do jesieni zrobić jeszcze kolektor, ale tutaj na tej ściance, czyli za tymi barierkami, na tej ściance garażowej, i pod stropem puszczę rury, tak żeby mi ogrzewało dół. No i oczywiście kwestia modernizacji tego kolektora, bo jak wiecie, jeszcze nie działa. No, pianka leży już tutaj chyba z miesiąc czasu. Dobra, na dół weźmiemy. Miałem dziś przeprowadzać próbę tego drugiego brykietu ciemnego. Wczoraj próbowałem palić ten jasny. No pali się, oczywiście się pali, temperaturę daje, ale co z tego, że jest drogi jak cholera. Ten jaśniejszy kosztuje 16,50, ten ciemny kosztuje 19 chyba 80, nie pamiętam, bo paragon przy was spaliłem. Także w kominku nie będę rozpalał, bo nie ma sensu. Prawdopodobnie ten droższy będzie się tak samo palił. No nie widzę powodu, dla którego by miał się palić lepiej, bo to, co takie czarne, ładne widzimy, to jest celowo, to jest takie jak zawinięty cukierek. O, bo w środku wygląda tak. To jest dla oka, dla estetyki, bo wiadomo, ludzie kupują oczyma. Jak to się nie zna, popatrzy, o kurczę, jakie ładne. To jak ładne, to i musi się dobrze palić. I jak jest droższe od tego jaśniejszego, to no to jak jest droższe, to też jest lepsze. Także wezmę to teraz wszystko tutaj do śmieciucha, wrzucę i rozpalę w śmieciuchu. No i to jest norma taka, jak człowiek chce coś nagrać, to psy, samochody i nie wiadomo co jeszcze. Powiem wam względem tego śmieciucha, on już ma od, no, kilkanaście lat. Od początku, jak dom postawiłem, to ten śmieciuch jeszcze wtedy nie było w sumie takich wymogów jak teraz, tam jeśli chodzi o wymogi tych spalin. No, generalnie wszyscy kupywali takie śmieciuchy wtedy. Na ekogroszek czy tam pelet to była naprawdę wtedy nowość. Teraz jest na odwrót. Takich śmieciuchów u mnie na osiedlu zostało, no nie chodzę tam ludziom po chałupach, ale podejrzewam, że może nawet jestem ostatni. Wszyscy mają pokupywane na pelet, na ekogroszek. A powiem wam, że bardzo jestem zadowolony, że tego śmieciucha zostawiłem. I nie zainstalowałem jakiegoś tam na pelet czy ten groszek i nie korzystałem z tych dotacji gminnych, bo w ogóle takie te programy ich to uważam, to jest, nie będę się wgłębiał, ale to dla mnie śmiechu warte, te dotacje na fotowoltaikę, na te kotły, no bzdura, nie będę tego rozwijał tematu, bo za długo mi zejdzie i zdenerwuję siebie i pewnie część z was. Ale do czego zmierzam, cieszę się, zostawiłem ten śmieciuch, bo mogę praktycznie wrzucić wszystko, bo mogę wrzucić taki brykiet, czy ten drugi, czy mogę wrzucić drewno. No oczywiście nie będę wrzucał butelek, tak jak niektórzy już straszą, że będą butelkami palić plastikowymi. No to co się po prostu nadaje, no drewno, można węgiel, można drewno, można brykiet, można praktycznie wszystko, bo ten piec no spali wszystko, nawet łącznie z miałem węglowym. I teraz tak, zobaczcie, tutaj jest 10 kilo jednego, 10 kilo drugiego brykietu, no 20 kilo. I to miałem kupione wczoraj jeszcze jedną tą paczkę, tylko rano spaliłem. No to w sumie było 30 kilo i to kosztowało 51,90, tak, chyba tak. No, liczmy 52 zł. No i ile tym napalimy? A kupując ten brykiet w sklepie, bo to był taki sklep budowlany, nie jakiś wielki market typu Obi czy Castorama, to w Słupsku jest taki... No Słupszczanie to znają, Fimal. No i w Fimalu się pytam, panie, a po ile jest węgiel? No po 50 zł. A ja mówię, jaka waga w worku? 25 kilo. No to przecież to są kurne... Moi drodzy, to jest... No drodzy, drogi to jest węgiel. No to jest po prostu jakaś farsa. To jest jakaś... No nie wiem nawet jak to nazwać. Od dziecka zawsze mnie uczono, że Polska na węglu stoi. Mówili, że jesteśmy którymś tam importerem
węgla, a jak się okazuje, to jakaś cholerna ściema, czy nie wiem o co chodzi. Oglądałem filmiki na pewnym kanale, tam gościu się zajmuje właśnie sprawami opału. Jeździ tam co ileś dni pod kopalnię. Okazuje się, że w kopalni taki węgiel kosztuje 700 zł, tyle, że nie chcą sprzedawać. A tu kurczę, ja mieszkam na drugim końcu Polski, na Pomorzu, i ten węgiel kosztuje dokładnie 3 razy tyle. No 3 razy tyle. No jak może w kopalni 700 kosztować i na Pomorzu taki węgiel kosztuje, kurczę, to na ponad 2000, 2100. No to jak tu 700, 3 razy 7, 21. No dokładnie 3 razy tyle. No. Przecież to nie idzie w busach, czy ktoś w bagażniku, w workach przywozi, czy jakimś tam, nie wiem jakim transportem. No chyba, że tym, że biorą DHL-em, no to może tyle by wyszło, jak tą tonę nawożą po kolei. Ale to jest przecież w wagonach wożone i transport takiego składu wagonów nie jest aż tak drogi, żeby trzykrotnie cena jednodniowego w sumie transportu zdrożała. No i co? Dzisiaj wracałem, zresztą już kilka dni jak wracam z pracy, to po prostu ten opał leży na ziemi. No, ci co jechali samochodem pewnie się śmieli, o, chrust chodzi i zbiera. No, dla kogoś może być śmieszne, dla mnie to jest normalne i podejrzewam, że ten widok będzie coraz częstszy, bo nie zapowiada się, żeby opał taniał, a raczej będzie drożeć. No ale popatrzcie, dosłownie 5 minut zbierałem, o, i to jest nazbierane dosłownie w 5 minut i to leży na ziemi. Moim zdaniem to grzech tego nie wziąć. Jak tutaj takie kawałki brykietu ponad 50 zł, a tu cały bagażnik dosłownie schylić się i zebrać. No i po prostu wziąłem. Dzisiaj napalę tym brykietem. No nie wiem, chyba jedną paczkę wrzucę tego brykietu, resztę wrzucę tego, teraz takie modne słowo powróciło, rosyjskie. Kiedyś było modne i teraz powróciło, no ale Ruscy się nie zmieniają, to czy Ruscy, czy Niemcy, bo mam i na jednych i na drugich takie same zdanie. No trofiejne, czyli zdobyczne. No tyle, że nie musiałem o to walczyć, bo to po prostu leżało, tylko sobie pozbierałem. No i tak niestety się zapowiada, że nieciekawie będzie z tym opałem. No jakie wyjście? Albo tak myślę, kupić drewno. Tylko jest problem tego typu, że kupimy drewno teraz i będziemy go palić na jesień. No to praktycznie to jest takie no bez sensu, bo no powinno te drewno te 2 lata być sezonowane. A sezonowane drewno, no to nawet nie chcę myśleć, ile będzie kosztować, pewnie tyle samo co i węgiel. Także chyba, no nie wiem, chyba będę musiał kupić część węgla, część drewna, niech sobie drewno leży na później. A na razie się ratować po prostu takimi, nie wiem, wynalazkami typu brykiet, bądź to co nazbieram na polu. Ale wracając właśnie do tego kolektora, od czego zacząłem film. No już jest godzina, która? Znowuż, ile ja już tutaj marudzę? No łap mi tu ostrość. 16:36. Czyli już po wpół do piątej. Słońce już praktycznie zachodzi i mówię, dzień nie był taki no zupełnie słoneczny, bo raz były chmury, nieraz w ogóle słońca całkowicie zachodziło, trochę wyszło, no ale mimo wszystko, popatrzcie sobie, mam 47 stopni nagrzaną wodę na tym moim podgrzewaczu ciśnienia wody, co tam mam. To musicie, ci co nie oglądali we wcześniejsze filmy, po prostu wejść i obejrzeć taki ciśnieniowy podgrzewacz wody słoneczny. No i kolektory te dwa, z którego jeden działa. A myślę ten następny kolektor dać właśnie na tej ścianie wzdłuż. Tu i tak mam już elewację poniszczoną, bo mi tam kiedyś podciekało i ta struktura mi odlazła, ale to nie ma żadnego tam znaczenia. I wzdłuż tej całej ściany, to jest chyba ponad 8 metrów, tak myślałem zainstalować właśnie tak podłużnie. No, na wysokość gdzieś nie wiem, metr, ale długość gdzieś nie wiem, około 8 metrów, kolektor, przebić się przez tą ścianę, pod sufitem puścić i zasilać tutaj cały dół. Bo to jak teraz ten kolektor się świetnie sprawuje, malkontenci w zimie cały czas mnie tam napastowali, co ty za bzdurę opowiadasz, słońca nie ma. No w zimie było mało słońca, a teraz mamy wiosnę, jest zimna jak cholera, ale słońce jest i to nie wiem jak w dalszym tam regionu Polski, ale tutaj na Pomorzu, no to kurczę już
tak można powiedzieć, bez przerwy ponad miesiąc czasu. Tam, nie wiem, dzień, dwa było przerwy, ale miesiąc czasu ciągle świeci. I to jest, mówię, ciągle energia za darmo. Przy takich kosztach opału, każdy dzień, no to jest zaoszczędzone takie właśnie 5 dyszek, co najmniej. No i taka alternatywa, jak sobie pomyślałem, właśnie zainstalować ten kolektor, żeby ogrzewał mi tutaj cały dół, czyli kuchnię, ten no, dumnie by zabrzmiało, pokój duży, nie salon, no pokój duży, kuchnię, kibelek, przedpokój, ten ganek, żeby to zasilało z tego jednego dużego kolektora. Tamten, co mam w sypialni, to już jest, no już ile, chyba z 9 lat istnieje i będzie dalej istniał. No i jeszcze tam tym małym pokoju, co mam te rury borokrzemowe. Tak sam, no tak myślę, że go uruchomię. Nie będę tam myślał, nie będę teraz tam zdradzał pomysłów, bo znowu się poleje fala hejtu, że coś znowu głupiego wymyśliłem, no ale to mówię. Głupi pomysł jest do momentu, do kiedy się po prostu nie sprawdzi, bo jak jest głupi pomysł, a działa, no to już w tym momencie nie jest głupi. Więc tak, zabieram się za rozpalanie. No co, nie będę więcej tu marudził, ani nie będę pokazywał, jak się w piecu pali, bo każdy o tym wie. Ale taka moja sugestia, że jeżeli macie jakiekolwiek pieniążki odłożone i pojawi się w końcu ten węgiel, za jakąś tam, nie wiem, może rozsądniejszą cenę, to no to po prostu tak mi się wydaje. Ja tak bynajmniej zrobię, że od razu kupię, kurczę, i to no to tak 3 tony, to tak na dzień dobry do szopki mi tam wchodzi, no nie wiem, tak jakbym tak ścisnął, no to 4, no może 5, no ale no to chyba kupię, no kurczę, kupię chyba 4 czy tam 5 ton, bo ten węgiel, co teraz jest w granicach 2000 zł, to no nie chcę być złym prorokiem, ale on będzie więcej kosztował i na pewno już nie stanieje, bo u nas jest taka tendencja, że jak ktoś już swoją cenę osiągnie, no to już tak trzyma. Nie ma tendencji do spadku, a raczej do wzrostu. I tym pesymistycznym akcentem kończę film i zachęcam na kolejny. Cześć.